Właściwie mogę powiedzieć, że cieszę się bardzo, bo całe lata zawsze chciałam przekazywać historię ludziom, a ostatnie, szczególnie w ostatnich 20 paru latach, przeciwdziałać tej potwornej pedagogice wstydu, którą nam serwowano, proszę Państwa, proszę Pana, za nasze podatkowe pieniądze. Dokładnie. I to błędne koło. Także już mogę powiedzieć jedno, że pewnie tu znowu narażę się w szerokim gremium różnych ludzi, ale od momentu, kiedy pani ambasador Izraela powiedziała te słowa, ja jej po prostu gotowa jestem postawić dużą wódkę, choć w ogóle wódki nie piję. Zrobiła bardzo dobrą robotę, której my, historycy, nie bylibyśmy w stanie nigdy pewnie osiągnąć. Ale w jakim sensie dobrą? W sensie teraz, że to, bo Witold Gadowski na przykład twierdzi, że to będzie taki swoisty katarzys, tylko że to oczyszczenie sytuacji, bo możemy jakby się drzeć jako Polacy i drzeć się o prawdzie. Tylko czy my nie jesteśmy na to zbyt słabym państwem? Jak w pani ocenie można walczyć no jednak z tą, raz, że pedagogiką wstydu, gdzie widzimy wprost to u naszych polityków, między innymi pan minister Czaputowicz, który mówił wprost w wywiadzie, że to Polacy mordowali Żydów w Jedwabnem, na przykład. To, co powiedziałam panu, że jak otworzę telewizor, to same geniusze. I politycy, i dziennikarze nagle są geniuszami. Pan Czaputowicz, który nie ma w ogóle pojęcia o historii, wypowiada, niech się zajmie polityką zagraniczną, a historię zostawi historykom. Ewentualnie, jak chcę, to mogę wystąpić w roli chirurga i na przykład wyciąć mu wyrostek robaczkowy. Ciekawe, czy się podda operacji mnie. I to jest ta po prostu nie wie, nie badał, nie słyszał, po prostu gdzieś mu się obejrzał film Pokłosie i wielki ekspert, geniusz polityczny. Niech mówi o polityce zagranicznej. To jest, niech każdy się zajmie tym, co potrafi po prostu. Dobrze, w pani opinii, jako fachowca, jako eksperta, jak walczyć z tym przemysłem pogardy, z tym wstydem, z tą jedną wielką ściemą taką międzynarodową? To znaczy, po pierwsze, my Polacy sami musimy się wyedukować. My, każdy z nas musi wiedzieć, jak naprawdę było. I tyle. I przekazywać to swoim dzieciom. Książki, relacje, najlepsza rzecz, jak naprawdę było, proszę Państwa i proszę Pana, to jest, Żydzi mają świadomość, o co chodzi, że my mamy potężną broń na całą tą ich bajkę. To nie są nawet nasze prace historyków. To są źródła żydowskie. Tak się złożyło, że zamordowani przez Niemców Żydzi, zanim zostali zamordowani, wielu z nich zostawiło obraz tego, jak wyglądały getta, jak wyglądała zagłada. Tylko co znowu? Musimy wymóc na naszych władzach, żeby wreszcie zainwestowali nieduże pieniądze, ale ważne. Jest takie źródło, to jest kronika getta łódzkiego, proszę Państwa, gdzie dzień po dniu są zapisywane rozmowy, rozporządzenia Runkowskiego. Runkowski to był przewodniczący Judenratu, nazywany królem getta łódzkiego. Wszystko jest, tam stoi. W roku 1965 zostało to jeden, jedyny raz wydane. Wstęp napisał profesor Lucjan Dobroszycki, który jako młody chłopak był w getcie łódzkim. Miałem szczęście poznać go osobiście. Więc to był dobry historyk i jednocześnie człowiek, który widział to na własne oczy. I kronika getta łódzkiego w Polsce nie jest wydawana, a ona powinna być przetłumaczona przez polskiego hebraisty. Nawet znam taki profesor Mirosław Wrubel, który tłumaczył mi ustawy Knesetu z hebrajskiego na nasze. Bo to musi być zaufany absolutnie tłumacz, który słowo w słowo przetłumaczy to. Na hebrajski, na angielski, na niemiecki. W dużych nakładach, we wszystkich ambasadach, we wszystkich uniwersytetach. Po 5 latach przyniesie to efekt znakomity. Drugą pozycją, już, bo kronika getta łódzkiego to są 2 tomy, to jest dużo pracy i trzeba z pół roku pewnie na tłumaczenie, jak nie dłużej. Natomiast rzecz, którą natychmiast należałoby zrobić i też przetłumaczyć na hebrajski i wszystkie zachodnie języki, to jest wstrząsające, proszę Państwa, polecam Państwu, jak chcecie się dowiedzieć, jak wyglądało
wyglądał udział Żydów w mordowaniu Żydów, to wystarczy ten tomek poezji Itzhaka Katzenelsona. Zresztą Itzhak Katzenelson był poetą. W innym źródle żydowskim kronika Ringelblum. Ringelblum pisze, że Katzenelson interweniował, próbował doprowadzić do pamiętania policjantów, grozili mu to. W końcu sam jego żonę i dwójkę dzieci złapała policja żydowska, doprowadziła na Umschlagplatz i on dobrowolnie dołączył do żony i do dzieci i poszedł na śmierć. Ale zanim go zabili, zdążył napisać tomik poezji. Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie, proszę Państwa. Dla Państwa, którzy może szerzej się interesujecie, powinno to być w każdej większej bibliotece. Przetłumaczone na polski, jeden jedyny raz wydana w niedużym nakładzie w 1982 roku. To, co on pisze, ja zacytuję tu z pamięci jeden z fragmentów. Jam jest ten, który to widział, który przyglądał się z bliska, jak dzieci starców, kobiety i starców mych siwobrodych wróg na wozy ciskał, bił bez opamiętania, wyzywał na umszlak tam miejsce wasze. I dalej pisze, że po ulicy szli w lśniących butach i z gwiazdą Dawida na czapce. I ten wiersz kończy słowami. Patrzyłem i ręce załamywałem ze wstydu i hańby. Rękami Żydów zadano śmierć Żydom. To nie są słowa Ewy Kurek, to są słowa zamordowanego Żyda. Czy słowa innego kronikarza getta warszawskiego, Ringelbluma, który krzyczy, cytuje innych i wiele razy pisze te wszystkie zbrodnie popełnione przez Żydów na Żydach, jeśli ktoś z nas przeżyje, muszą być osądzone i ukarane. I proszę Państwa, już teraz przeskakujemy do Izraela. Żydzi po całym świecie ścigają zbrodniarzy. Z nas próbują zrobić, pospolaków próbują zrobić twórców Holokaustu nazistów, obozów zagłady. Tak. Natomiast sami dla siebie ustanowili w roku 1950 prawo, które obowiązuje do dziś w Izraelu, które dotyczy dwa paragrafy, bodaj 11 i 12, albo 10 i 11, w książce to jest dokładnie, które mówi, że jeśli przed sądem Izraela stanął taki zbrodniarz, któremu udowodniono, że zabił, zamordował iluś tam Żydów, a on powie, że albo zrobił to dlatego, żeby ratować inną część Żydów, albo zrobi to, żeby ratować swoje własne życie, z sądu wychodził wolny. Mamy rok 2018. Żaden zbrodniarz żydowski nie został ukarany za zbrodnie, nie na Polakach, na Żydach. Jeśli dołożymy do tego 150 tysięcy żołnierzy Hitlera, Żydów, które bez wątpienia, to są świetne praca badawcza, udokumentowana, Brian Rick, amerykański historyk. 150 tysięcy. Żydów w mundurach i nie tylko szeregowców, również generałów, którzy przykładali rękę do mordowania Polaków oczywiście, ale do mordowania swojego narodu, o czym my mówimy. Także my tu mamy broń, my nie musimy się specjalnie, jak widzę w telewizorze, którzy się kajają i mówią, a przecież my to, a przecież tamto. Po prostu rzućmy światu źródła i my nie musimy się w ogóle odzywać. Mamy takie argumenty. Następna rzecz, co mówię od lat, i co mówiłam IPN-owi, który ma ciężkie pieniądze. Młodych historyków trzeba uczyć języka jidysz, polskich historyków, nie żydowskich. W archiwach Żydowskiego Instytutu Historycznego, to wiem od Żydów od lat, są dokumenty, które walą na kolana po prostu. I ich siła i moc rażenia jest taka, że w zasadzie Żydzi nie będą mieli nic do powiedzenia. Ale trzeba to zrobić. Trzeba to zrobić, a nie wydawać pieniądze na głupstwa jakieś, na ciężkie miliony i łapać się za głowę, co się stało. I to prowadzić tą... Następna rzecz, co mnie właściwie poraża, to prowadzenie polityki wobec Izraela na klęczkach, albo to można dwojako rozumieć, albo na klęczkach, albo
taki paternalizm, taka zwierzchność. Mnie to przypomina, mam troje dzieci, z trójki moich dzieci mój syn był strasznie wybredny. Głównie jak był mały, zjedzenie czegokolwiek w restauracji, to stał kelner: Zawiuszka, a może zjesz to? Nie, a może to, a może to, takie... a może... strasznie wybrzydzał. Pieszczenie się takie z tak, Izraelem. I tak się Polska zachowuje wobec Izraela. A może wam Żydzi to, a może to. A przedyskutujmy, bo my chcemy uchwalić ustawę o IPN-ie, to najpierw pojechali poradzić się Żydów. Czy im to pasuje, czy smakują pierożki z mięsem, czy może jednak ruskie. Nie można traktować Żydów jak narodu ułomnego. To mądrzy Żydzi to mi to mówią. Traktują nas jak przygłupów. My jesteśmy pełnoprawnym partnerem, jak równy z równym. Po co dyskutować z nimi ustawy? A dyskutowaliśmy ustawy, to napyszczyli. Teraz znowu powołali komisję Polacy i do tej komisji, tak jak 30 lat temu zasiadł inżynier od maszyn do szycia, to teraz w tej komisji, która będzie dalej dyskutować z Izraelem ustawę, siedzą oczywiście dziennikarze i politycy, którzy nagle stali się geniuszami. Co wynegocjują? Nie wiem, pewnie to, co ten inżynier z maszynami do szycia. Proszę Państwa, w stosunkach z innymi państwami obowiązuje zasada wzajemności. Oczywiście. Tak? Proszę, niech rząd polski, który dyskutuje ustawy z Izraelem, pokaże mi, bo może ja nie wiem, czy Izrael jako państwo suwerenne istnieje 70 lat. Czy zdarzyło się, że rząd izraelski zwrócił się do Polaków, że chcemy uchwalić taką i taką ustawę, co wy na to, czy się zgadzacie? Na to tylko po prostu może wpaść, ja nie wiem, jest to dla mnie o tyle przykre, że ten rząd PiSu, to jest mój rząd, ja na niego głosowałam, ja go wybrałam, ja go popieram. To już teraz jest inny rząd, była rekonstrukcja. W sferach społecznych, różnych innych, ale tu ta polityka po prostu jest porażająca i dziś, i 10 lat temu, i 20. No nauczmy się traktować Żydów jak partnera. Po prostu. Czy w ogóle to wynika chyba, pani doktor, jeżeli mogę się wtrącić ze swoim subiektywną opinią, że my jesteśmy po prostu słabym państwem? Słabym państwem. Nie, ja myślę, że nie. Ja myślę, że w wypadku Izraela to jest upokarzające pewnie bardziej to, co powiemy. To nie jest ta polityka właśnie, bo powiedziałam, że albo polityka na kolanach, albo taka partia, to jest ta druga. Że Żydzi byli zawsze pod naszą opieką, mieszkali w Polsce przez tyle wieków, no to na przykład król musiał się Żydami opiekować. Ale powinni być nam wdzięczni za to. Wszyscy ich wyganiali, a Polacy ich przygarnęli. To jest zderzenie dwóch cywilizacji. Że ten w momencie, kiedy największa wspólnota żydowska mieszkała w Polsce, no 500 lat temu to wyglądało to tak, że to zresztą bardzo taka filmowa scena i bardzo mi się to podoba. Ja znalazłam w źródłach, w dokumentach to wyrażenie, że na przykład były obrady polskiego Sejmu. To król polski siedział na tronie, no wiadomo, królewskim, no tak. A obok tronu był taki niż taki stołeczek i na tym stołeczku siedział marszałek Sejmu Czterech Ziem, czyli Sejmu Żydowskiego. A król nie wyrażał się inaczej o nim, jak Judeamus qui nostra trona resident, czyli Żyd, który przy moim tronie rezyduje. I trochę ta polityka wobec Izraela jest taka, Żyd, który przy moim tronie rezyduje. No ja chcę uchwalić ustawę, no ale może Żyd powie swoje słowo. 500 lat minęło, nie ma królów, nie ma Sejmu Czterech Ziem. Izraelczycy mają swoje suwerenne państwo i nie musimy z nimi dyskutować swoich ustaw, ani wymagać, żeby oni swoje ustawy dyskutowali.